Z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily Vloga. Dzisiaj będziemy kontynuować troszkę wczorajszy temat, tylko może od innej strony. Wczoraj rozmawialiśmy o nawykach, jako o, o takiej metaforze tego, że możesz iść przez tunel. Jeżeli idziesz przez tunel, to idziesz albo w przód, albo w tył. I tak samo jest z nawykami, nałogami, przyzwyczajeniami, schematami, różnymi takimi rzeczami, czy jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, że albo budujesz nowy wzorzec, albo. Powielasz stary wzorzec. Czyli tak naprawdę to jest podejście zero-jedynkowe: albo idziesz w przód, albo idziesz w tył, albo powielasz jakiś nawyk, albo budujesz inny nawyk, czyli łamiesz ten schemat. No i teraz, jeżeli chodzi o to powtarzalne działanie, albo w ogóle o jakiekolwiek działanie, to bardzo często można je sobie utrudnić na wiele sposobów i można sobie je ułatwić w pewien mm, prosty sposób. Jeżeli mm, traktujesz pewne rzeczy jako event, jako coś wyjątkowego, jako jakieś zdarzenie jednorazowe lub rzadkie, coś, coś po prostu, co ma jakąś wysoką rangę, wysokie znaczenie, to generalnie z definicji jest Ci o wiele trudniej. Czyli będziesz czuł o wiele większy opór, jeżeli traktujesz coś jako wydarzenie, zdarzenie, jeśli dodajesz do tego jakąś wartość, której ta rzecz normalnie nie ma. Wtedy to zadanie, ta rzecz, to przyzwyczajenie, ten nawyk, cokolwiek, jak, cokolwiek by to było. Ma dla ciebie większą wartość, waży więcej i generuje większy opór. Tymczasem, jeżeli pewne rzeczy traktujesz jako codzienność, jako normę, jako coś normalnego, zwykłego, nieszczególnego, to te rzeczy wcale nie generują w tobie specjalnego oporu. Sprawdźmy to. Jeżeli idziesz do toalety, a na pewno codziennie korzystasz z toalety, to prawdopodobnie nie zastanawiasz się specjalnie nad tym, tylko po prostu idziesz i załatwiasz sprawę. Nie dorabiasz do tego filozofii, nie zastanawiasz się, czy jesteś zmotywowany, czy ci się chce, czy to jest trudne, czy to jest łatwe, po prostu idziesz i to robisz. Jeżeli ten przykład do ciebie nie trafia, to zastanów się, czy jak robisz zakupy. To czy specjalnie się zastanawiasz, czy jesteś do tego zmotywowany, czy specjalnie się zastanawiasz, jak to zorganizować, od której strony to ugryźć, czy jesteś wystarczająco dobry, żeby to zrobić, czy, czy dasz sobie radę. Nie, po prostu prawdopodobnie. Piszesz listę, albo nawet jej nie piszesz, idziesz do sklepu i robisz zakupy, jest po temacie. Ale kiedy masz ważny projekt, albo kiedy masz mm, założyć biznes, albo kiedy masz zacząć trenować, albo kiedy masz coś ważnego, to nagle pojawiają się te wszystkie myśli w Twojej głowie, w których dorabiasz filozofię do rzeczy, która normalnie tej filozofii po prostu nie ma, bo rzecz z definicji jest prosta, jest taka sama jak każda inna. Bo pójście po bułki do sklepu. Nie różni się generalnie niczym od wysłania maila do ważnego klienta. To jest po prostu czynność do wykonania, nic więcej. Bazuje na pewnych działaniach, bazuje na pewnych umiejętnościach. W przypadku pójścia do sklepu jest to umiejętność chodzenia, myślenia, nie wiem, płacenia, noszenia produktów itd. Być może umiejętność jakiegoś planowania. W przypadku pisania maila do klienta jest to umiejętność pisania, jest to jakaś kreatywność, jest to znajomość, jakaś wiedza itd. Więc to tak naprawdę jest to samo. Tylko że w przypadku tego pierwszego, tej, tej, tej pierwszej czynności, nie dorabiasz do niej specjalnej filozofii, bo ona jest Twoją codziennością. W przypadku drugiej rzeczy, która uwaga, też może być Twoją codziennością, bo możesz to robić codziennie, jednak z jakiegoś powodu dorabiasz do niej filozofię, której ta rzecz po prostu nie ma, bo nadajesz rangę ważności, bo nagle ta rzecz jest dla Ciebie ważna, bo ma jakieś konsekwencje, a pójście do sklepu nie ma konsekwencji. Tak by Ci się wydawało, ale zastanów się, jeżeli nie zrobisz zakupów. No, to będziesz głodny. To są konsekwencje. Jeżeli nie zrobisz zakupów, no to pewnie nie załatwisz czegoś ważnego, może ci czegoś braknąć w domu, i tak dalej. Więc to ma swoje konsekwencje. Tylko te konsekwencje nie są dla ciebie ważne, bo to jest ta, ta czynność, ta rzecz jest taką codziennością, że wiesz, że jeśli po prostu spalisz jedno pójście do sklepu, to pójdziesz do sklepu innym razem. I tyle. I tak to traktujesz w sposób prosty. Tak samo jak nie pójdziesz teraz do toalety, to pójdziesz za chwilę. Nie? To też ma jakieś swoje konsekwencje, nawet większe pewnie, niż kwestia niewysłania maila do klienta, no bo nie chciałbyś prawdopodobnie narobić w gacie. Więc ta rzecz też ma konsekwencje. Tylko to jest taka codzienność, że po prostu traktujesz ją w sposób łatwy, prosty. Nie dorabiasz filozofii. Ta, ta druga rzecz, nagle, kiedy ten mail do klienta staje się ważny, nagle kiedy ten projekt jest sprawą życia i śmierci, to nie wiadomo, dlaczego się blokujesz. I gdybyś tylko popatrzył na to w sposób prosty, jak właśnie pójście do toalety, jak pójście po bułki do sklepu, to ta rzecz zostaje obdarta z całej tej rangi, z całej tej ważności, wielkości, trudności, skomplikowania i tego wszystkiego, gówna, które dorobiłeś, po prostu do prostej czynności. I kiedy popatrzysz na nie jak na, jak na prostą czynność, którą po prostu trzeba wykonać, i tyle. To nagle okazuje się, że jest łatwiej. Ten opór jest mniejszy. Przepraszam, jeśli słychać teraz mojego kota, ale coś mu się, coś mu się porobiło w głowie i zaczął miałczeć z nudów. Nie, I miałczy w taki przeraźliwy sposób, jak ja nagrywam najczęściej, bo po prostu mu się nudzi. <laughs> Nie wiem, czy to słychać. Ale jeśli słychać, to sorry. Nie. Za tego kota. Więc tak, jeżeli traktujemy pewne rzeczy jako event, to z natury jest nam trudniej. Jeżeli traktujemy je jak normę, jak codzienność, z natury jest nam prościej. I teraz, jak zacząć je po prostu traktować jako powiedzmy tą zwyczajną normę? No to już mówiłem o tym, żeby nie dodawać wartości, nie filozofować i upraszczać. Ale kolejnym takim elementem jest budowanie odpowiedniej tożsamości. Ja o tym mówiłem w zasadzie chyba w jednym z pierwszych. W ogóle filmów na tym kanale, że posiadanie odpowiedniej tożsamości i zbudowanie odpowiedniej tożsamości sprawia, że pewne czynności stają się dla nas bardziej naturalne i generują też mniejszy opór. Bo jeżeli uważasz siebie za osobę, która jest leniwa, to znacznie trudniej będzie ci na przykład pójść na trening. Jeżeli uważasz siebie za osobę oczytaną, to znacznie łatwiej będzie ci sięgnąć po książkę. Jeżeli myślisz o sobie jako o osobie, która ma tożsamość przedsiębiorcy. To prościej będą Ci przychodzić tematy biznesowe. Jeżeli myślisz o sobie jako o nieudaczniku, to trudniej będzie Ci zrealizować jakikolwiek projekt. Więc ta nasza tożsamość wpływa na podejmowane decyzje, czyli to, jak myślisz o sobie, wpływa na to, co robisz. I jeżeli patrzymy na to w kontekście tych właśnie nawyków, w kontekście tego patrzenia i traktowania pewnych rzeczy jako normy albo jako eventu, no to jeżeli jesteś na przykład, myślisz o sobie jako o grubasie, no to. Trening jest dla ciebie eventem, bo dla grubasa trening jest eventem. To nie jest norma. Gruba osoba, ktoś kto myśli o sobie, że jest grubasem, nie będzie Nawykowo trenował, bo kiedy będzie to robił, to już nie będzie grubasem. Więc jeżeli masz tożsamość grubasa, to trening, nawet jeśli wykonujesz go często, będzie dla ciebie eventem, będzie dla ciebie czymś, do czego dorabiasz specjalną filozofię i przez to generuje on ogromny opór, którego normalnie by nie miał, gdybyś myślał o sobie na przykład jako o sportowcu, dla którego trening jest po prostu normą. I tak samo może być w każdym innym kontekście. Więc Kwestią pierwszą jest powielanie tego schematu, czyli budowanie nowego schematu w taki sposób, żeby on stał się nawykiem i automatem, ale może Ci pomóc w tym traktowanie go jako czegoś normalnego, a w traktowaniu tego jako coś normalnego pomoże Ci zbudowanie odpowiedniej tożsamości, czyli myślenia o sobie w sposób, jakbym był osobą, dla której ta rzecz jest czymś, co robi naturalnie. Czyli zastanów się, jaka osoba robi naturalnie rzeczy, które Ty chcesz robić, i następnie. Spróbuj myśleć o sobie jako o takiej osobie. Jeżeli chcesz trenować, myśl o sobie jako sportowcu. Jeżeli chcesz otworzyć jakiś nowy projekt biznesowy, myśl o sobie jako o przedsiębiorcy. To sprawi, że pewne rzeczy, pewne czynności, pewne procesy będą dla Ciebie bardziej naturalne, będą normą. Jeżeli coś jest normą, generuje mniejszy opór. Jeżeli generuje mniejszy opór, osiągamy większe wyniki, mniej się szarpiemy i łatwiej nam to wszystko przychodzi. I kolejną rzeczą jest zbudowanie odpowiednich. Okoliczności, nie wiem jak to nazwać, zbudowanie odpowiednich okoliczności, jakiegoś, jakiejś procedury, może jakiejś takiej rutyny. I na przykład u mnie, mm, co, się, co się sprawdziło? Generowało u mnie duży opór nagrywanie wideo. Więc postanowiłem, że jeżeli byłbym osobą, która nagrywa wideo codziennie, no to przestałoby to generować jakikolwiek opór, Przychodziłaby mi w sposób naturalny. No ale nagrywanie wideo codziennie. To jest tylko czynność. Mogę ją powtarzać do pożygu, ale dalej będzie tylko czynnością. Dalej mogę dorabiać do niej filozofię. Jeżeli ja wrzucałbym to wideo codziennie, to nagle, oczywiście na początku generowałoby to większy opór, ale z czasem przyzwyczaiłbym się do tego dyskomfortu, robiłbym to naturalnie i naturalnie bym po prostu to wrzucał. Jeżeli będę to robił przez długi czas, to ten schemat się oczywiście powieli. Ale jak jeszcze zmniejszyć ten opór? Myśleć o sobie, zbudować tożsamość. Kogoś, kto na przykład jest youtuberem, kogoś, kto jest vlogerem, kogoś, kto jest ekspertem. Jak zbudować taką tożsamość, oprócz tego, żeby myśleć o sobie w taki sposób, zacząć się tym dzielić po to, żeby inni myśleli o mnie w ten sposób i potwierdzali moją rzeczywistość. Wtedy ja jeszcze bardziej będę potwierdzał swoje myślenie na swój temat i moja tożsamość będzie jeszcze silniej zakorzeniona i zbudowana, a wtedy nagrywanie wideo będzie dla mnie czymś naturalnym. No i w jaki sposób to osiągnąć? Zbudowaniem odpowiednich okoliczności, procesu, tak jak mówię, ciężko mi to nazwać. Dla mnie jest to nagrywanie codziennego vloga, bo gdybym nagrywał eventowo, kiedy mi się chce lub kiedy uznam za stosowne, no to byłoby mi trudniej. Jeżeli muszę nagrywać codziennie, to jestem w pewnym procesie, który sprawia, że dzień w dzień robię pewne rzeczy, które budują moją tożsamość i. Powielają moje schematy, dzięki czemu nagrywanie wideo staje się dla mnie proste, staje się dla mnie czymś po prostu normalnym, co zwyczajnie robię codziennie. Tak jak codziennie chodzę do toalety, tak jak codziennie jem, tak jak codziennie trenuję i robię inne rzeczy, które są po prostu czymś zupełnie zwykłym. Bo dla mnie takim celem było to, że chciałem być po prostu gościem, który ma nie tylko ma ogromną wiedzę, ale jest w stanie na przykład obudzić się. W połowie nocy i poprowadzić wartościowy webinar, do którego inni na przykład muszą się przygotowywać tygodniami. To był mój cel. W tym momencie jestem w procesie do osiągania tego celu, czyli kwestia improwizacji. Kwestia taka, że siadam przed kamerą codziennie i improwizuję na jakiś temat, tak jak właśnie w tej chwili. Jeżeli będę to powtarzał w odpowiedni sposób, przez odpowiednio długi czas i przy tym będę budował swoją tożsamość, osobę, która tak robi, no to te umiejętności po prostu zostaną zbudowane. I osiągnięte. I cel zostanie osiągnięty. I nie dorabiam do tego specjalnej filozofii, że to jest o Jezu nagrywanie wideo, tylko to jest po prostu robienie tego, co robię codziennie. Nic więcej. Normalna, zwykła rzecz. I pomaga mi tym właśnie sch powielanie schematu, budowanie tożsamości i budowanie tego procesu, okoliczności, czegoś takiego powtarzalnego, tej rutyny. To są takie trzy elementy, które bym wyróżnił. Po to, żeby odebrać całe znaczenie z tego, całe to gówniane znaczenie, które dorabiamy do jakiejś czynności, po prostu zacząć ją zwyczajnie robić. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymaj się hej.